Dzień dobry Państwu. Labat Jena. Pozdrawiamy z Polski mieszkańców Wilna, mieszkańców Litwy, ale wszystkich tych, którzy dzisiaj będą z nami. Będą z nami podczas koncertu Moniuszko Pawlik Symphonic Project. Pierwszym utworem, który zagramy, to jest, no nie może być nic innego, po prostu Prząśniczka. Stanisław Moniuszko, Filharmonia Podlaska pod dyrekcją Mirosława Błaszczyka, Włodek Pawlik Trio. Dziękuję. Bardzo, to była Prząśniczka. A teraz drugi utwór w wykonaniu Podlaskiej Filharmonii pod dyrekcją Mirosława Błaszczyka i tria Włodka Pawlika, czyli mnie, pod tytułem Szumią jodły na gór szczycie, aria Jątka z opery Halka. Thank you.
Dziękuję bardzo. A teraz zagramy dla Państwa w trio Arię z Kurantem z opery Straszny Dwór. Mam nadzieję, że już ten koncert nas nie będzie tremował, ale proszę zrozumieć okoliczności, które przed nami powstały. Mieliśmy być z Państwem bezpośrednio z Wami. Jesteśmy w Suwałkach. Proszę o wyrozumiałość. Serdecznie pozdrawiamy. Aria z Kurantem, Adam Zagórski, perkusja, Damian Kostka, kontrabas, ja przy fortepianie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Kontynuujemy historię ze Strasznego Dworu. Stanisława Moniuszki
Tym razem w moim opracowaniu, w aranżacji aria z Kołuby pod tytułem Ten zegar stary. Thank you.
Dziękuję bardzo. To była aria z Kołuby z opery Straszny Dwór. Teraz zagramy znaną pieśń Stanisława Moniuszki, ale tym razem w trio pod tytułem Znasz li ten kraj? Thank you.
Następny utwór, który jest przed nami, piękna pieśń z opery Halka pod tytułem Gdyby rannym słonkiem. Thank you.
Dziękujemy bardzo. Zagramy teraz w trio pieśń dla matki, bardzo mało znaną pieśń Stanisława Moniuszki. Pieśń pod tytułem Matko, już nie ma cię w trio.
Dziękujemy bardzo serdecznie. To była pieśń Stanisława Moniuszki pod tytułem Matko już nie ma cię. I chyba jedna z najbardziej znanych pieśni przed Państwem, pieśń wieczorna wspólnie z Orkiestrą Filharmonii Podlaskiej. Pieśń wieczorna Stanisław Moniuszko. Thank you.
Tak, bo to było przed chwilą, to graliśmy utwór pod tytułem Pieśń Wieczorna, Pieśń Wieczorna, Stanisław Moniuszko. Chcemy bardzo, bardzo serdecznie zaproponować Państwu utwór, który jest na pewno mało znany, jeżeli chodzi o jazzową interpretację. Być może też niezbyt znany, jeżeli chodzi o pianistyczną literaturę fortepianową, ale jest bardzo, bardzo piękny. To jest Nocturne B-dur Ignacego Jana Paderewskiego. I wykonamy ten utwór w trio, żeby przekonać Państwa do tego, jak piękna jest muzyka polska, nawet w jazzowym wykonaniu. Także z kolegami, z przyjaciółmi, z Damianem, z Adamem wykonamy właśnie Nocturne B-dur Ignacego Jana Paderewskiego.
Dziękuję bardzo. Także pora się pożegnać z Państwem, pora się pożegnać z Wilnem. Obiecujemy, że pojawimy się u Państwa niedługo w tym samym składzie, tak? Jeszcze raz na koniec chciałem Państwu przedstawić już wspaniałych artystów, z którymi dzisiaj przyszło nam wykonać ten koncert. Orkiestra Filharmonii Podlaskiej z Białegostoku. Proszę wstać. Pod dyrekcją wspaniałego maestro Mirosława Błaszczyka. W trio Włodek Pawlik na fortepianie, perkusja Adam Zagórski i Damian Kostka. Dziękujemy, dziękujemy Państwu. Do usłyszenia i do zobaczenia. Na koniec zagramy utwór, którego tytuł brzmi Kuma, Kum i Kuma. To jest taka najprostsza, w sumie najbardziej znana, może nie dla wszystkich, ale chciałbym, żeby była bardzo znana piosenka, pieśń Stanisława Moniuszki. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego, do zobaczenia i do usłyszenia. Kum i Kuma.